U mnie jeszcze lato w pełni, ale na moim adresie mailowym pojawiają się powiadomienia ze sklepów online nowości na jesień 2024. Jeżeli chcesz poznać kilka z trendów jesiennych, koniecznie sprawdź najnowszy wideoporadnik i zobacz, czy możesz wybrać coś dla siebie. Zebrałam dzisiaj dla Ciebie kilka trendów, które pojawiają się, jeżeli chodzi o jesień, zimę 2024-2025. Jest tego sporo, więc będę od razu przechodziła do konkretów, ale zanim konkrety, to dwie sprawy. Przede wszystkim rozdzieliłam trendy na dwa odcinki, to znaczy dzisiaj będzie trochę o różnych rozwiązaniach, a kolejnym razem chciałabym nagrać kolory. Daj znać, czy takie zestawienie, na przykład pięciu najbardziej modnych kolorów na jesień będzie Cię interesowało. Czekam na Twoje zdanie w komentarzu. A druga rzecz to jest taka, ogłoszenie reklamowe. Przypominam, że jeszcze tylko do 30 sierpnia trwają zapisy do szkolenia, do programu Zostań osobistą stylistką, czyli dla tych osób, które chcą pracować podobnie jak ja, chcą pomagać innym pięknie wyglądać i pracować z modą oraz z innymi ludźmi. Także jeżeli chcesz zostać osobistą stylistką bądź osobistym stylistą oczywiście, to koniecznie zerknij na stronę szkolenie.kodstylu.pl /ZOS od Zostań osobistą stylistką. Link oczywiście będzie pod tym nagraniem. No a teraz lecimy już do trendów na jesień 2024. I jednym z takich najciekawszych i najbardziej powtarzających się trendów jest futro. Oczywiście, że sztuczne futro i pojawiające się tak naprawdę w różnych długościach, bo mamy zarówno długie, jak i krótkie, oraz w różnych kolorach. Zarówno tych, które są zbliżone faktycznie do futer zwierzęcych, czyli w okolicach beżobrązów, ale też farbowane na takie kolory, które Tobie pasują. Więc możemy te futra dopasowywać również do różnych stylów. Ponieważ możesz wybrać futro do zupełnie casualowego zestawu i dodać mu trochę takiego vibe'u glamour, który zresztą, ten vibe glamour jest również bardzo silnym trendem na jesień, czyli dodawanie takich elementów jak na przykład właśnie futra do zupełnie zwyczajnych, takich codziennych stylizacji, czy na przykład długich skórzanych rękawiczek, czy wplątywanie satynowych wykończeń, jeżeli chodzi o nasze codzienne stroje, no jest takim sporym, sporym trendem. Ale wracając do futer, możesz właśnie dopasowywać je do różnych stylów. Możesz założyć je idąc do pracy, możesz przysłowiowe bułki do piekarni. Będą sprawdzały się w każdej sytuacji. Dla mnie futra, szczególnie te takie krótkie futra, fantastycznie sprawdzają się nie tylko na co dzień, nawet z czapeczką baseballową, ale też w sytuacjach, kiedy potrzebujemy eleganckiego okrycia wierzchniego do sukienki. Do sukienki, która jest midi albo długa i chcemy nie obciążać sobie sylwetki długaśnym płaszczem czy futrem, to właśnie takie krótkie futerko będzie idealną opcją. Gdy będziesz wybierała się na przykład na wesele jesienią albo zimą, na wigilię, jakieś bożonarodzeniowe imprezy, sylwestra czy karnawał. Także warto tutaj przyjrzeć się temu rozwiązaniu i właśnie futro stosować w różnych opcjach. Tutaj jak widzisz mamy zestawione i krótkie futerko z takimi eleganckimi kolczykami, czyli wyobrażam sobie, że do tego można by było założyć właśnie taką długą sukienkę, która będzie tworzyła piękny zestaw. Zwróć uwagę, że włosy tej pani zrobione są troszeczkę w stylu lat 20. i te kolczyki, czyli właśnie taki retro glamour. Ale też popatrzmy, że mamy futerko zestawione z panterką, bo panterka również jest mocnym trendem, ale o tym za chwilę, bo jeszcze trochę na temat futer, bo nie tylko futra dosłownie jako okrycia wierzchnie będą mocnym trendem, ale też futrzane dodatki. I to mogą być oczywiście futrzane torebki i one już pojawiają się od jakiegoś czasu i to z nami zostaje, ale też futrzane, takie cicikowe nakrycia głowy, ale też jest coś takiego dosyć świeżego, czyli mankiety, które są futrzane i możemy je zakładać czy po prostu do jakichś innych okryć wierzchnich, żeby uzupełnić ten futrzany look, niekoniecznie decydując się na całe futro, albo do sukienek, do jakichś takich zestawów, do koszulek,
koszul, żeby dodać takiego modowego smaczku. Oczywiście też kołnierze futrzane to również będzie świetne rozwiązanie. No ale lecimy dalej do właśnie wspomnianej panterki. Panterka właściwie pod każdą postacią będzie się nam świetnie sprawdzała. Czy to będą koszule, sukienki, bluzki, czy ona będzie faktycznie w panterkowych kolorach, czy będzie w Twoich kolorach różowo-fioletowa, nie ma to najmniejszego znaczenia, ale zwróć uwagę, że mamy tutaj na dwóch z tych zdjęć mamy dwie rzeczy, które są połączone. I tutaj widzimy na środkowym zdjęciu dużą biżuterię, na ostatnim zdjęciu dużą biżuterię. I właśnie duża biżuteria również jest mocnym trendem, jeżeli chodzi o jesień i zimę. Czyli takie przerysowane, jeżeli chodzi o wielkość, dodatki biżuteryjne. I kolejny trend, czyli krata, którą przed chwilą widziałaś jako połączenie kraty z panterką, co jest też bardzo modnym połączeniem, ale w ogóle krata wszędzie. Krata na marynarkach, spodniach, spódnicach, płaszczach, gdziekolwiek. Oczywiście najbardziej taką popularną, obstawiam rzeczą, będą marynarki w kratę, które całości stylizacji, łącząc to z innymi elementami, jak na przykład tweed czy zamsz, mogą dodawać nam takiego stylu trochę w podobieństwie do angielskiej wsi. I tutaj nie tylko ta krata i te marynarki w kratę, ale właśnie spodnie w kratę, spódnice w kratę. Co jest bardzo ważne, spódnice w kratę, takie naprawdę zamaszyste, duże, w linii A, które również są bardzo mocnym, bardzo silnym trendem. Także krata wszędzie, krata połączona z panterką, będzie bardzo mocno królowała w naszych szafach, mam nadzieję, bo to naprawdę potrafi być bardzo twarzowy, bardzo ciekawy i bardzo plastyczny wzór. Ale pamiętaj, w tym sezonie właśnie w takiej klasycznej, sielsko-angielskiej odsłonie jest nam proponowana najbardziej. No i jak już mówiłam o zamaszystych spódnicach, czyli długich spódnicach, one oczywiście nie muszą być kraciaste, bo mogą być zupełnie gładkie, czy w jakieś inne wzory, to drugim trendem jest trochę przeciwieństwo zamaszystej spódnicy, czyli spódniczka mini. Spódniczka mini oczywiście może być gładka, może być w kratę, może być zakładana z guziczkami, ale takim bardzo często spotykanym zestawieniem jest właśnie spódniczka mini, która jest połączona z wełnianą kamizelką albo z swetrem. Takim przypominającym troszeczkę drugą skórę, obcisłym, ale też bardziej zbluzowanym. Także spódnice długie w linii A oraz spódnice mini, tak można by było powiedzieć, dla każdego coś miłego. No i lecimy z kolejnym trendem, czyli przezroczystości. Przezroczystości, które mamy właściwie w opcjach od rana do wieczora. Czyli może pomijając środowisko zawodowe, tak naprawdę w każdej sytuacji będzie ta przezroczystość modna. Czy to będą przezroczyste elementy w sukienkach, czy całe przezroczyste bluzki, zdecydowanie będzie to bardzo popularna opcja. Przypuszczam, że szczególnie na wszystkich jesienno-zimowych imprezowych okazjach, no i zwróć znowu uwagę, mamy dużą biżuterię. I kolejnym trendem, który zaraz pójdzie za tymi przezroczystościami, jest dalszy ciąg bieliźnianego trendu. Czyli tak jak latem nosiłyśmy koszulki bieliźniane czy sukienki bieliźniane same w sobie, tak teraz będziemy nakładać je na golfy, t-shirty, koszule, które będą robiły właśnie tego rodzaju warstwowość. I to już jest taki trend, który zostaje z nami z poprzedniego sezonu jesienno-zimowego. No i też możesz zauważyć, że mamy widoczną biżuterię na zdjęciu po prawej. I właśnie te elementy takie przezroczyste i
bieliźniane też dodają swego rodzaju elegancji, którą możemy właśnie połączyć z tymi futrami i z dużą biżuterią, żeby mieć taki właśnie piękny klimat retro. No i lecimy do następnego trendu i znowu totalnej zmiany klimatu, czyli do stylu kowbojskiego, a dokładnie do butów w stylu kowbojskim, które oczywiście no już od jakiegoś czasu krążą sobie w trendach. No w tym sezonie będą one odmieniane przez wszystkie przypadki, bo tak naprawdę będziesz mogła założyć je do krótkich spodenek, krótkich spódniczek. Super połączeniem, bardzo modnym połączeniem jest właśnie to rozwiązanie środkowe, gdzie mamy wysokie kowbojki, krótkie spodenki bądź spódniczkę i taką oversize'ową marynarkę i do tego, jak widać na każdym ze zdjęć, malusieńka torebeczka. Kowbojki noszone z satynowymi, takimi bieliźnianymi sukienkami czy spódnicami, oczywiście docieplonymi odpowiednio do pory roku. No i właśnie te małe, małe torebeczki. Oczywiście kowbojki ze spodniami również będą się pojawiały i to w różnych odsłonach. Będą kowbojki włożone do środka, będą kowbojki, które są zupełnie na zewnątrz, czyli z taką szerszą nogawką, może nawet z dzwonowatą nogawką, ale też właśnie tak, jak widać na środkowym zdjęciu, czyli takie podwinięte, no ale też pamiętaj o tym, że te podwinięte nogawki, czyli takie zrobienie mankietu w jeansach, będzie skracało nogę, więc zastanów się, czy ta opcja jest dla Ciebie ok. No bo jakby nie ma obowiązku tego, żeby nie skracać sobie nogi, ale bądź tego świadoma, że to właśnie będzie troszeczkę skracało Ci nogi, co też oznacza, że będzie skracało Ci sylwetkę. No i lecimy sobie do następnego trendu, który też mi się bardzo, bardzo podoba, czyli do krótkiego trencha. Zaczęłyśmy okryciami wierzchnimi, kończymy okryciami wierzchnimi, czyli krótki trench noszony do eleganckich spódnic, sukienek, które są właśnie dłuższe, do szerokich spodni, do wąskich spodni, tak naprawdę do każdej opcji, która Ci się podoba. Więc można powiedzieć, że na taką cieplejszą jesień będą te krótkie trencze, a już później właśnie jesienią, taką późniejszą, chłodniejszą i zimą oczywiście będą futra i wszelkiego rodzaju misiaki, kożuszki i to będzie no, ten sezon, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie, najbardziej popularne. Daj znać, który z tych trendów Ci się podoba, bo ja przedstawiłam te, które uważam, że będą najbardziej takie noszalne, nie wiem, czy jest takie słowo, ale takie trendy, które faktycznie będzie można wrzucić do naszej szafy, no bo przecież futro w eleganckiej wersji, trench jako taki, można było powiedzieć, klasyk mody damskiej, czy takie ciekawe akcesorium w postaci wielkiej biżuterii będzie świetnym pomysłem. No i teraz w zależności od tego, czy jesteś bardziej w klimacie takim, że kowbojki wpiszą się do Twojej szafy, czy może wręcz przeciwnie, przezroczystości, długie skórzane rękawiczki, czyli taki styl właśnie trochę glamour, trochę retro, czy może angielska wieś, no to będziesz mogła wybrać sobie coś dla siebie. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo te trendy podobają. Z prostego powodu są naprawdę, będzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także koniecznie daj znać w komentarzu, czy interesuje Cię ta kolorystyka, która będzie najmodniejsza, jeżeli chodzi o sezon jesienno-zimowy. No i pamiętaj proszę, że do 30 sierpnia, czyli do piątku, można zapisać się do programu Zostań osobistą stylistką, czyli takiego półrocznego szkolenia online, ale odbywanego na żywo, czyli podczas spotkań ze mną, będzie można nauczyć się nie tylko zasad stylizacji, ale też prowadzenia biznesu stylistki. Także dzięki, buziaczki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!